W dzisiejszym odcinku odwiedzamy zamek w Łęczycy, czyli legendarną siedzibę szlacheckiego diabła Boruty. A dlaczego Boruta to diabeł szlachecki i czy powinniśmy się go bać? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku Tajemnic Historii. Zamek w Łęczycy to, jak pani powiedziała, siedziba diabła, legendarna siedziba diabła Boruty. Dlaczego? Dlaczego akurat diabeł Boruta wybrał sobie Łęczycę, zamek łęczycki? Oto długa historia. Najpierw musiałabym powiedzieć, skąd w ogóle diabeł Boruta się w Łęczycy wziął. Legenda mówi, że król Kazimierz Wielki, który nasz zamek w XIV wieku wybudował, bardzo często tutaj przyjeżdżał. Ale zdarzyło się raz, że królewska kareta zaprzężona w 6 koni zapadła się tuż pod Łęczycą w błoto aż po same osi. O taki wypadek wcale nie było trudno, ponieważ Łęczyca otoczona jest terenem bagiennym, torfowym, bagnistym. W związku z tym przy jakichś dużych opadach deszczu teren ten stawał się niedostępny, a drogi nieprzejezdne. Więc nie dziwota, że ta, jak powiedziałam, królewska kareta zapadła się pod miastem w błoto aż po same osi. I mimo wysiłków dworza towarzyszących królowi nie można jej było wyciągnąć. Groziło, że król będzie nocował pod miastem. Ale komuś tam z dworza przypomniało się, że tutaj pod Łęczycą mieszka taki bardzo silny drwal, który nazywał się Boruta. Jego imię pochodziło od licznych lasów, borów, które porastały kiedyś bardzo, bardzo dawno te tereny. Posłano rzepo tego bardzo silnego drwala, który przyszedł na miejsce zdarzenia, rozejrzał się i potem niewiele myśląc zaprzągł się do tej karety, do tych koni, pociągnął raz, drugi i bez specjalnego wysiłku karetę z błota wyciągnął. I w ten sposób pomagał królowi jeszcze wielokrotnie. Aż któregoś dnia król powiedział: Boruto, za to, że ty nam tyle razy pomagałeś wyjść z opresji, po mojej śmierci w podziękowaniu otrzymasz zamek w Łęczycy. I tak się stało. Po śmierci króla Kazimierza drwal Boruta zamieszkał w łęczyckim zamku, ale nie podobało się to jego sąsiadom, jego drwalom, przyjaciołom, których znał wcześniej. Zaczęli drwalowi Borucie zazdrościć tego zaszczytu, że to niemożliwe, żeby człowiek dysponował tak ogromną siłą, że to jest w ogóle podejrzana sprawa, że najprawdopodobniej drwal Boruta ma jakieś nieczyste konszachty z siłami piekielnymi, z diabłami, a najprawdopodobniej sam jest diabłem. No i od tej pory jest diabeł Boruta na zamku w Łęczycy. To jest diabeł szlachecki. Tak, tak. Dlatego, że Boruta był na początku demonem, zwykłym demonem leśnym, który nie miał żadnych zaszczytów. Ale w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, Kazimierz Stanisław Wójcicki, który wędrował wtedy po ówczesnych terenach Polski, zbierał opowieści i legendy, trafił także do Łęczycy. I tutaj zanotował dwie opowieści, które zamieścił później w swoich klegdach. I bohaterem tychże opowieści uczynił diabła Borutę, ale ubrał go w szlachecki kontusz i za siedzibę dał mu zamek w Łęczycy. I ta forma, ta siedziba i ta postać diabła Boruty szlachcica, Boruta Pana, spopularyzowana przez Wójcickiego, weszła później do literatury polskiej, weszła do zbiorów legend, opowieści, no i od tej pory kojarzy się po prostu z naszym zamkiem. Postać diabła z naszym zamkiem. W etnografii mamy te siły, duchy dobre i złe. Niektóre pomagają, niektóre są niemiłe, przeszkadzają. Jaki jest ten nasz Boruta? Boruta potrafi robić psikusy, ale nie są one złośliwe. Czasami tylko diabeł tak robiąc właśnie różnego rodzaju psoty, chce pokazać człowiekowi, przygrozić mu palcem, powiedzieć: uważaj człowieku, co robisz, bo następnym razem może być źle. Więc nie są to złośliwe jakieś psikusy, jest to diabelskie ostrzeżenie.
ale jest wiele opowieści takich, w których diabeł no, okazuje się tym dobrym, potrafi robić dobre rzeczy, dobre uczynki, bo diabła Borutę trzeba traktować jako bohatera ludowych opowieści i legend, takiego, który nie ma zbyt dużo wspólnego z tym diabłem, prawda, który gdzieś tam w czeluściach piekielnych gotuje w smole grzeszników. Nie, nie. To jest właśnie taki bohater ludowych opowieści, którego można wykpić, którego można wyprowadzić w pole, ale także on okazuje się dobrym przyjacielem człowieka. Słyszałem o utożsamieniu łęczyckiego Boruty z Rokitą. Czy coś ich łączy? Chyba dzieli nie, więcej. To są zupełnie dwa różne diabły. Rokita zamieszkuje gdzieś tam w łozinach, prawda, w krzakach. Natomiast diabeł Boruta, jak wspomniałam, jest panem, możnowładcą i tu jest jego siedziba. I on nosi szlachecki kontusz. To symbol jego władczości, prawda, jego możnej postawy. Pani pracując w Muzeum w Łęczycy zauważyła obecność Boruty, dał się we znaki? Nie tylko ja, wszyscy pracownicy zauważamy i nie tylko pracownicy obecność, stale nam robi sikusy, stale nam daje dowody, może to w pierwszej kolejności dowody swojej tutaj obecności, ale o tym, że diabeł jest troszeczkę właśnie taki, potrafi być złośliwy, przekonują się nasi goście, nasi turyści i ta świadomość turystów do nas tutaj przyciąga. Pewnie się przekonują dlatego, że w końcu wchodzą do jego domu. Tak, wchodzą do jego siedziby, a diabeł jest bardzo zazdrosny, prawda? Pilnuje mocno tego swojego miejsca zamieszkania, tak jak pilnuje skarbów, które, jak mówi jedna z opowieści, znajdują się w lochach naszego zamku i diabeł bardzo, bardzo zazdrośnie strzeże tego wszystkiego dobra, które tam ma w swoim posiadaniu i nikomu nie udostępnia. Pani kustosz właśnie powiedziała, że są gdzieś te skarby Boruty i może dlatego on jest cały czas czujny i spogląda na nie, bo nie udało się oczywiście ich znaleźć. Nie udało się ich, nie udało się po prostu diabłu tych skarbów podebrać, mimo że znamy takie opowieści, których bohaterowie w jakiś tam sposób do tych lochów, krążąc najpierw przez tajemne przejścia, dochodzą do tej sali wypełnionej skarbami, trafiają, tam spotykają diabła Borutę, który przyjąwszy postać sowy tychże skarbów pilnuje i przedstawiają swoje potrzeby. Diabeł czasami ulega, pozwala skarby wziąć, ale taki obdarowany niedługo się tymi skarbami cieszy. Po prostu po wyjściu na powierzchnię okazuje się, że one się zamieniają w zwykłe kamienie albo zwykły piasek. Diabeł oczywiście tutaj daje się nam też we znaki. Proszę powiedzieć o tym, co pani już tutaj nadmieniła, czyli diabeł pilnujący skarbu zamienia się w sowę. Bardzo często w etnografii mówi się o tym, że diabły, ale też inne istoty przemieniają się. Czy diabeł Boruta pilnując tego skarbu tylko w sowę się zamienia? Nie, w ogóle diabeł Boruta to jest diabeł sprytny i dowcipny i potrafi dostosować się do okoliczności sytuacji, w której przyjdzie mu działać. Więc w zależności od tego, gdzie jest, dostosowuje się do danego miejsca. Ja już wspomniałam, że jak jest w zamku i kojarzony z naszym zamkiem, to jest diabłem Borutą ubranym w szlachecki kontusz z szablą przy boku, czyli to jest diabeł Boruta szlachcic. Ten, który pilnuje skarbu w lochach naszego zamku, to jest w postaci sowy. Ten, który chciał przewrócić kolegiatę w pobliskim tłumie, przybiera postać taką do diabła najbardziej podobną, czyli to jest diabeł Boruta czarny, ma rogi, ma ogon, ma widły, albo tumski. Diabeł, który mieszka w rzekach, w wodzie rzeki Bzury, to jest diabeł topielec, Boruta topielec, wyobrażają go ludzie sobie, że jest ogromną rybą z rogami. Diabeł Boruta, który pokazuje się w czasie sianokosów, przeszkadza rolnikom w tej pracy, to jest diabeł Boruta
kusy, ma taki kusy ogonek i skrzydła, dzięki którym szybciutko przemieszcza się z miejsca na miejsce. Diabeł, który prowadza zapóźnionych podróżnych w okolicach Łęczycy, to jest diabeł Buruta Błotny. Taki diabeł, którego można zobaczyć w przestrzeni. I zawsze zachęcam do tego, żeby spróbować mieć z nim kontakt taki osobisty. To jest diabeł Buruta Wietrny. Ale żeby go właśnie w tej przestrzeni zobaczyć, to trzeba najpierw spełnić 5 warunków. Aż pięć. Nie zawsze są możliwe do spełnienia, dlatego trudno tego wietrnego gdzieś tam pod Łęczycą spotkać. Tych wcieleń i postaci diabelskich jest bardzo dużo, dlatego że legenda o diable jest żywa, a przekazywana z pokolenia na pokolenie powoduje, że każdy z opowiadających tworzy własną wizję, własne wyobrażenie tego diabła, sytuuje go w jakichś tam okolicznościach, no i stąd tych wcieleń jest bardzo dużo. A poza tym muszę dodać, że Muzeum w Łęczycy ma największą w Polsce muzealną kolekcję rzeźb wyobrażających diabła Borutę właśnie w różnych wcieleniach. I także artyści, rzeźbiarze ludowi naszego regionu, którzy postaci diabła tworzą, no, korzystają ze swojej fantazji, wyobraźni i też nam tych wcieleń diabelskich tutaj dużo przydają. Właśnie, a skąd te wcielenia diabelskie w postaci rzeźb udało się zdobyć? One przecież nie pochodzą tylko z Łęczycy. Nie, ale rzeczywiście kolekcja łęczycka to są przede wszystkim rzeźby naszych twórców ludowych, ale w ciągu swojej historii muzeum dwukrotnie zorganizowało ogólnopolskie konkursy rzeźby z diabłem w tytule, diabeł, prawda, polski w rzeźbie ludowej i efekty, nagrodzone prace, najlepsze prace, które powstały w tych konkursach, trafiły do naszych zbiorów. Stąd mamy rzeźby wykonane przez twórców nie tylko tutaj mieszkających w regionie łęczyckim, Polsce centralnej, ale także rzeźby pochodzące z południa, z zachodu i północy Polski. Czyli wszystkie diabły zjechały do siedziby tego głównego Boruty tutaj. Tak, wszystkie diabły do Łęczycy trafiają. Tu jest ich miejsce. Ja myślę, że każdy, kto chciałby odwiedzić zamek w Łęczycy, poznać Borutę bliżej, zobaczyć, czy jest on dobry, czy zły, i żeby zobaczyć tego wietrnego. I wtedy, żeby spełnić te 5 warunków, a jakie to warunki, to musi przyjechać koniecznie do Łęczycy. My nie będziemy nic zdradzać. Tak, musi przyjechać do Łęczycy i wtedy ja po tych warunkach opowiem, a czy będzie je można spełnić wszystkie naraz, no to się okaże. To wszystko w dzisiejszym odcinku Tajemnic Historii. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o diable Borucie, zapraszamy do zamku w Łęczycy.